Świetlica jest za mała i nie może pomieścić tych osób, które chciały przyjść. To też o czym świadczy. Czas biegnie szybko. Nie tak dawno witaliśmy Jarka w komendzie. Pan tam właśnie. Usiadł za tym swoim biurkiem, okazuje się, że już musimy go żegnać. Wtedy to padały, no wiadomo, przychodzi nowa osoba. Nie wiadomo, kto to jest. Ja akurat miałem, byłem w dobrej sytuacji, bo go doskonale znałem, wiedziałem, kto jest i nie bałem się, jak będzie pracował. Tutaj w komendzie różnie. Był na początku postrzegany, mówiło się o kolejnym desancie ciechanowskim. Ja nie żałuję na pewno tego ruchu. Tu zaocznie mogę podziękować moim szefom z Radomia, że pozwolili wybrać mi zastępcę. Było to dla mnie wielkie szczęście, że Jarku przyszedłeś tu do pracy, że po wielu namowach, po bardzo wielu namowach i naciskach z mojej strony nie tylko zgodziłeś się zostać. Żałował, długo żałował. Tak. Ale nie ze względu na mnie. Teraz żałuję pewnie innych rzeczy. Cieszę się, że mogliśmy razem pracować. Układało nam się bardzo dobrze. Dla mnie było miłe to, że szybko znalazłeś porozumienie z pracownikami, podwładnymi, przełożonymi, także naszymi w Radomiu, ale i z osobami z miasta, z samorządem, z dyrektorami instytucji, z ludźmi. Wszyscy podkreślali twoje pozytywne cechy charakteru. Także krótko mówiąc, dobrodziejstwem dla tej komendy było to, że byłeś. Nie wiem, jak nazwać to, że odchodzisz. Dobrodziejstwo dla płonki. I to się zgadza. Nie wiem, czy z Płońska już dzwonili, bo zwyczajnie zawsze, że dzwonią, pytają się, wystawiać jak najgorsze preferencje. Byłeś pracowity, sumienny, odpowiedzialny, koleżeński i taki będziesz. Po prostu masz taki charakter. Dziękuję, dziękuję za te lata. Dziękuję bardzo. I życzę, żeby ci się ułożyło w Płońsku tak jak tu, albo jeszcze lepiej. Chyba nie mam takiej możliwości. Teraz to zabranie głosu, może poprosimy księdza dziekana, dlatego że mam obowiązki służbowe.